Bardzo serdecznie chciałem powitać nas wszystkich. Witam Was. Tutaj jesteście dzisiaj gośćmi wyjątkowymi na tej wieczerzy wigilijnej. Witam bardzo serdecznie księdza prymasa, który nas jak co roku zaszczycił swoją obecnością. Zapraszamy jeszcze z miejsca, prosimy bardzo. I jak zwykle wieczerzę naszą rozpoczniemy od wysłuchania Ewangelii, która opisuje to tak ważne wydarzenie, które nas dzisiaj tutaj gromadzi. Dlatego wszystkich bardzo proszę o powstanie. Wysłuchamy Ewangelii. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzydka. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Ekscelencjo księże prymasie, czcigodni księża, drogie siostry, szanowne panie ze Stowarzyszenia Miłosierdzia, w imieniu wszystkich tu zgromadzonych pragniemy złożyć życzenia i wyrazić naszą wdzięczność za wszelkie dobro nam wyświęcone. Oto radosny dzień narodzi naszego Pana i Zbawiciela, który nieustannie ofiaruje światło, miłość, nadzieję i pewność odkupienia. Oto przyszedł do nas Emanuel, Bóg, który jest z nami. Życzymy, by ta, która była zawsze z Jezusem, nasza najlepsza Matka Maryja, uczyła nas żyć taką prawdą, jak Bóg jest z nami, że pragnie w nas żyć i przez co nas kochać. Niech świadomość, że Bóg zamieszka na ziemi w swym Synu, pozwala w nas dobro, przynosi pokój, radość i nadzieję. Niech Boża dziecina obdarza potrzebującymi łaskami szczęść Boże. Bardzo dziękuję za te życzenia, które dzisiaj tutaj zostały mi złożone przez Panią w imieniu Was wszystkich w tym szczególnym miejscu, gdzie przychodzimy właśnie w Dzień Bożego Narodzenia, w tą Wigilię Bożego Narodzenia. Z tym, że przychodzicie tutaj pewnie inne dni także, żeby skorzystać z jedzenia, żeby tu się ogrzać, żeby tutaj być razem. Dlatego też niech to będzie dzień, że chcemy podziękować zwłaszcza siostrom, zwłaszcza Miłosierdzia i siostrom Miłosierdzia i Paniom Miłosierdzia
i księdzu dyrektorowi z Caritas, który jest tutaj razem z wami i który też się troszczy o to, żeby tak na co dzień i stół mógł być zastawiony, żebyśmy mogli coś zjeść. Mówię to dlatego, żeby sobie powiedzieć, że to dzisiaj nie jest tylko taki wyjątkowy dzień. On jest wyjątkowy z tego powodu, że są święta Bożego Narodzenia. Z tego powodu, że dzisiaj chcemy przeżyć ten obiad, tą wieczerzę wigilijną trochę inaczej, że Pan Jezus z nami się, do nas przychodzi, nam się rodzi. Myślę, że najważniejszą sprawą, która jest i która jest w tym przyjściu Jezusa, jest to, że nas bardzo kocha, że rzeczywiście do nas przychodzi. I każdy z nas, niezależnie jaki jest jego los na tej ziemi, niezależnie jak żyje, co się z nim dzieje, jest przez Boga kochany i trzeba o tym sobie zawsze pamiętać. Jeżeli Panu Jezusowi nasze życie oddamy, jeżeli Mu powiemy, że Go pragniemy, to życie może być także przez Niego podniesione, dźwignięte do góry. Nikt z nas nie jest skazany na to, żeby być opuszczonym, żeby być samotnym, żeby być biednym. Dlatego też każdy niech pamięta, że Jezus, który przychodzi, jest dla niego. Jest i dla mnie. Też na Niego czekam bardzo mocno na te święta, żeby moje życie podniósł, poddźwignął, dodał mu nowej siły, nowej mocy, nowej miłości. I niech to będzie również dla was taka prawda. Pan Bóg nie jest intruzem, Pan Bóg nie jest złodziejem, nie będzie wchodził przez okno, nie będzie się narzucał człowiekowi, nie będzie człowieka brał w niewolę. Pan Bóg przychodzi do ludzi wolnych. Każda i każdy z was jest zaproszony, każdy z nas jest zaproszony, żeby swoje serce na Niego otworzyć. Pan Bóg szanuje naszą wolność tak do końca, że jak powiesz Mu nie chcę, nie potrzebuję, to Cię nie zniewoli, to nie wejdzie na siłę. Ale jeżeli Mu otworzysz swoje serce, jeżeli zaprosisz Go do siebie, to Cię przyjmie i zobaczysz, że będzie także z Tobą przez życie szedł. Że będzie to życie inne. Że będzie to życie inne. Tego wam chcę dzisiaj życzyć, żebyśmy tak to zrozumieli, żebyśmy tak to też przyjęli. W naszych problemach, w naszych doświadczeniach, w naszych uzależnieniach, żebyśmy tak to zrozumieli. Jeżeli ja Bogu swoje serce otworzę, to On mnie naprawdę ma moc wyciągnąć. Tylko trzeba w to uwierzyć. Dlatego prosimy Pana Jezusa przede wszystkim w ten dzień o wiarę, żeby nam Bóg tej wiary przymnażał, żeby nas w tej wierze umocnił, żeby nas tej wiary przede wszystkim bardzo konkretnie udzielił. Niech wam Bóg błogosławi na cały nowy rok, na te święta, aby ten moment, w którym dzisiaj jesteśmy, był takim momentem przyjęcia Pana Jezusa. Jezus urodził się człowiekiem, więc my nie idziemy w kosmos, nie idziemy do zwierząt, nie idziemy na zewnątrz, kłaniając się kamieniom, tylko idziemy do żywych ludzi, bo On się stał człowiekiem. I dlatego też, bracie i siostro, jak siedzisz obok nas tutaj, to pamiętaj, że uczy Cię Chrystus tej miłości wobec drugiego człowieka. Niech to będzie święto wiary, jak prosiłem, i święto miłości. O to was bardzo proszę. Pamiętajcie, że też za was się modlę i że pragnę, byście też za mnie się modlili. Też was proszę o tą modlitwę, o wsparcie, bo bardzo też od was tego potrzebuję. Niech wam Pan Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bez Boga nie przejdę prosto.
Amen.